Hej, witajcie. Miło, że wpadliście. Dużo śniegu spadło, co? Słuchajcie, ostatnio postanowiłem posprzątać. Patrzcie, co znalazłem. Opowiem wam parę ciekawostek o Grecji i o Akropolu. Ale nie będę nudził tam o jakichś historycznych detalach. Tego nasłuchajcie się historii. Postanowię pokazać wam Akropol tak, jakim go w życiu nie znaliście. Jakbym nudził, dajcie znać. Witajcie na Akropolu. To może zacznijmy od tego, z czym kojarzy się wam Akropol? Zabrzmiała jakby odpowiedź w szkole. No dobra, już opowiadam wam ciekawostki. Mimo, że Akropol był ufortyfikowanym wzgórzem, nie było na nim żadnych obiektów wojennych. Niemożliwe. Tak, macie rację. Na początku znajdowała się tam cytadela. No co tam będziemy ludzi o jakichś cytadelach? Może zainteresujmy się czymś ciekawszym, a mianowicie budowlami, które znajdują się na tym wzgórzu. Witajcie ponownie. Znajdujemy się przy pomniku Marka Wispiusza Agrypy, wybitnego polityka i dowódcy wojskowego, zięcia ministra i przyjaciela Cezara Augusta. Był rówieśnikiem Oktawiana Augusta i studiował razem z nim na Apolonii. Za jego radą, po zamachu na Gajusza Juliusza Cezara, Oktawian wyruszył naprzód na Rzym. Agrypa odegrał znaczącą rolę w wojnie przeciwko Lucjuszowi Antoniuszowi i Fulwi, bratu i żonie Marka Antoniusza, zakończonej zdobyciem Peruzji. Agrypa był również wybitnym geografem. Stworzył mapę geograficzną ówczesnego świata, którą Oktawian August kazał umieścić w portyku zwanym Partitus Vespiana. Napisał też zachowaną autobiografię. Nic z jego twórczości nie zachowało się niestety do naszych czasów. Następnym punktem naszej wycieczki jest świątynia Nike. Jest to mała świątynia poświęcona Nike, wybudowana na Akropolu Ateńskim. Jej twórcą był Kalikrates. Zwróćcie uwagę na fryz, na którym ukazano bitwę pod Platejami. Grecowie przedstawieni byli w strojach greckich, a walki pomyślane są w sposób archaiczny. W bitwie przyglądali się bogowie. Widać tu wiele różnic w porównaniu z fryzem partenońskim. Fryz ze świątyni Nike jest przede wszystkim o wiele bardziej wypukły, zaś proporcje postaci są smuklejsze. Szaty mniej bogate, powiewniejsze, nie przylegają ściśle do ciała, przez co nadają postacią lekkości. Dookoła tarasu znajdującego się przy świątyni ustawiono balustradę ozdobioną paskorzeźbami. Ukazywały one procesję kilku bogini Nike podążających w kierunku siedzącej Ateny. Świątynię wzniesiono prawdopodobnie w 410 do 408 roku przed naszą erą dla uczenia zwycięstwa Alkibiadesa. Witajcie przy Propylejach. Jest to monumentalna budowla, budynek bramy na planie prostokąta z kolumnami, przez którą prowadzi droga do Temenosu, świętego miejsca. Zapewne najsilniejsze Propyleje znajdują się przy wejściu na Akropol Ateński. Ich budowę rozpoczęto w 437 roku przed naszą erą i przerwano po 5 latach. Z nic nie ma nic skles w porządku doryckim z marmuru. Mimo, że budowla była niedokończona, stała się wzorem dla podobnych konstrukcji w całym świecie greckim. Wcześniejszą formą była monumentalna brama o jednym przejściu zwana Propylonem. Budowle niezwykle podobne do Propylejów archeolodzy odnaleźli w ruinach kretyńskich pałaców w Konos i Faistos, zbudowanych ponad 1000 lat wcześniej niż Propyleje na Akropolu Ateńskim. Witajcie przy posągu Ateny Promachos. Posąg Ateny Duta Fidiasza ustawiony jest w zachodniej części Akropolu. Był wykonany z brązu i liczył prawdopodobnie około 7 metrów wysokości. Środki na niego uzyskano z 10 części łupów zdobytych pod maratonem. Powstał w latach 460 do 450 roku przed naszą erą. Wyobrażał uzbrojoną boginię stojącą z tarczą, trzymaną lewą ręką, prawą spartą na włóczni, której szczyt, połyskujący w słońcu, był widoczny dla okrętów zbliżających się do Pireusu. Witajcie przy Partenonie. Jest jednym z centralnie położonych budynków ateńskiego Akropolis. Jego budowę rozpoczęto w 447 roku przed naszą erą, a zakończono w roku 432 przed naszą erą. Uważa się, że budowla powstała według planu Ikraniosa i Kalikratesa, zaś przy wykonaniu elementów rzeźbiarskich mógł pracować nawet sam Fidiasz.
Nazwa Partenon nawiązuje do Ateny Partenos, w której świątynia była poświęcona. Podczas budowania Partenonu wprowadzono szereg krzywizn, które miały na celu niwelację złudzeń optycznych oraz dostosowanie fryzu doryckiego do wymogów zasad tryglifów, czyli prostokątnej płyty stosowanej w starożytności w porządku doryckim. Aby uniknąć złudzenia wychylenia kolumn skrajnych na zewnątrz, pochylono je do środka o 7 cm, dzięki czemu zmniejszono także międzysłupie i naczyń interkolumnium, co pozwoliło na zachowanie zasady tryglifów. Na zmniejszenie interkolumnium wpłynęło też powiększenie średnicy skrajnych kolumn, zastosowano krzywizny dające złudzenie idealnego pionu i poziomu wszystkich elementów świątyni. Widzicie przy Ektyjonie. Świątynia ta zbudowana na ateńskim Akropolu, poświęcona Posejdonowi i Atenie. Świątynia zniesiona na cześć Erechteusza, jednego z pierwszych królów ateńskich. Pierwsza świątynia została zniszczona podczas wojen perskich, a potem odbudowana w porządku jońskim w latach 421-406 przed naszą erą. Krąży również legenda o powstaniu Erechtejonu, która jest również legendą o wybraniu obecnej nazwy miasta. Gdy Ateny jeszcze nie były rozwiniętym miastem, Posejdon i Atena przyszli spór o to, kto będzie opiekunem miasta. Problem mieli rozstrzygnąć mieszkańcy, którzy mieli zdecydować, który dar będzie cenniejszy. Posejdon uderzył swoim trójzębem w skałę, z której wypłynęła woda. Obecnie jest tam studia postawiona pośrodku Erechtejonu. Atena podarowała oliwkę, którą mieszkańcy udali za cenniejszy dar niż woda. Tam, gdzie stoczył się ten spór, postawiono świątynię, czyli Erechtejon, na uczczenie tamtego wydarzenia. Oto Asklepion. Fakt poświęcenia sanktuarium Popidaurus Asklepiosowi, bogu sztuki lekarskiej, legendarnemu synowi Apolina, wiąże się prawdopodobnie z przybyciem w tropice jakiegoś uzdrowiciela z terenów północnych. Świątynię Asklepiosa wynoszono w całej Grecji. Ruiny jednej z nich zachowały się na południowych stokach ateńskiego Akropolu. Umieszczając je w pobliżu naturalnych źródeł, co jest niewątpliwie dowodem rozsądku starożytnych, najsłynniejsze, cieszące się najważniejszym poważaniem i zapewne najbogatsze były sanktuaria w Epidauros i na wyspie Kos. Ośrodek kultu Asklepiosa w Epidauros zawdzięczał bogactwo darowizną zamożnych Greków. Co 4 lata po igrzyskach odbywał się tu wielki festiwal, w ramach którego w miejscowym teatrze wystawiano dramaty. Oto Teatr Dionizosa. Większość turystów nie przywiązuje szczególnej wagi do Asklepionu i jego historii. Przyjeżdżają tu bowiem, żeby zobaczyć na starożytny teatr. Ten przewidziany na 14 tysięcy widzów obie. Jest tak znakomicie wkomponowany w pofałdowany krajobraz, że odkopano i odkryto go dopiero w XIX wieku. Skonstruowany z matematyczną precyzją, słynie z niezwykłej harmonii architektonicznej oraz co uwielbiają demonstrować przewodnicy, z niemal doskonałej, naturalnej akustyki. Nawet z najwyższego, 54 rzędu, doskonale słychać odgłos monet czy zapałki upuszczonej na okrągłą orchestrę. Ławki dla widzów wykonane z białego wapienia. Na czerwonych zasiadali notable w pierwszych rzędach. Wprawdzie naprawiono, ale inne prace renowacyjne ograniczono do minimum. Tak w starożytności pracę stanowi plac z ubitej ziemi. Dziękuję za wspólną wycieczkę. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Wpadajcie częściej i do zobaczenia.